Dobra, zostawmy tego kupcona już w spokoju, on sobie już przeszedł, myślę, że nie trzeba jego tutaj w żaden sposób dalej mu ubliżać, wystarczy, że już się skompromitował w swoim filmie. Ale dobra, przejdźmy do tematu dzisiejszego vloga właściwie na dobrą sprawę, czyli mianowicie dlaczego uprywatniłem połowę streamów z 2017 i dlaczego one już nigdy nie wrócą na ten oto kanał. Może opowiem troszeczkę o historii, dlaczego do tego doszło. Tutaj powiem pokazać wam się screen z mojej otóż grupki, jakoby dlaczego te streamy poleciały na niepubliczny. Wiem, że nie jest to dosyć dokładne wyjaśnienie, ponieważ tam tylko widzicie jakby moje zdanie na temat dlaczego ja to dałem na niepubliczny i na prywatny. No, ale myślę, że po tym, jak o tym opowiem, sami stwierdzicie, że jednak chyba dobrze zrobiłem. Spójrzmy z dwóch perspektyw. Pomimo, że wam te transmisje się podobały, to wszystko jest git. Ale powiem wam, że po czasie mi się one nie podobały z paru przyczyn. Na streamach z lipca, czerwca i sierpnia 2017 roku, a przynajmniej do połowy sierpnia, ee, były czynniki, które doprowadzały mnie do zdenerwowania się. A mianowicie, miałem sierpień w szkole, ponieważ tak nie zostałem przepuszczony, w ogóle nie ukończyłem tak jakby szkoły wtedy. Czyli miałem inaczej sierpień z samego przedmiotu, a dokładnie z matematyki, ponieważ zabrakło mi 2% z jakby sprawdzianu z całego roku. No i musiałem, że tak powiem, powtarzać. Nie miałem matury od razu z miejsca i wiecie. Wiecie jak to jest? Trzeba było po prostu siedzieć i zakuwać na sierpień. Ponadto po drodze pojawił się remont i praca, której serdecznie nienawidzę, ale wtedy musiałem pójść, ponieważ no, trzeba było gdzieś zarobić, czyż nie? W pracy, w której byłem, to był dokładnie McDonald's. Pokrótce nie pracowałem na żadnej kuchni, tylko byłem jako taki, nie wiem, serwis sprzątający, czyli inaczej chodziłem na nocki od 23 do 8 rano. Byłem na tych nockach, musiałem sprzątać kuchnię, wiadomo, te wszystkie, całą restaurację, przecie, chociażby, i bawić się z kompaktorem. Dla osób, które nie wiedzą, co to kompaktor jest, to urządzenie, które jakby utylizuje śmieci, czyli w jakiś ten deseń po prostu wsadzasz worek ze śmieciami, i że tak powiem, one potem zostają tak spłaszczone i nie są jakby. mają więcej miejsca, i potem łatwiej to tym bardziej wyrzucić do samych śmieci, do samego, jakby, kuba ze śmietnikiem. I teraz tak, dlaczego ja o tym wspominam, ponieważ często było tak, że ja po tych nockach wracałem zmęczony, wiadomo, pospałem sobie, wstałem załóżmy o 14, e, ogarniałem się, zjadłem obiad, coś tam się umyłem, e, byłem przygotowany jakby już na następny dzień, następną nockę w Maku. No i co, i robiłem te streamy sobie i te streamy potem przez to, co się działo, przez sytuacje prywatne, bo dodatkowo jeszcze tam remont mieliśmy po drodze, to powodowało we mnie wielki rage, ponieważ nie tyle co problemy rodzinne, co też e, te wszystkie czynniki się nabuzowały w mojej głowie, co spowodowało, że często doprowadzało mnie to do rage'u, a przynajmniej przez osoby, które często bywały na moich streamach, czyli takie typowe, wiecie, lumpy, co wchodzą, wyzywają typowo i były momenty, gdzie... Zaczęli oni za bardzo przeginać, a ja pod wpływem tych wszystkich emocji, pomimo tego, że e, mogłem się z tym wszystkim ogarnąć, to wiecie sami doskonale, że to było troszeczkę ponad mnie. No i parę razy mi się zdarzyło, nie powiem, że nie, ale zrageować do takiego stopnia, że to jest po prostu szok. No i co? Co po tym rage'u się wydarzyło? No wydarzyło się to, że po jakimś czasie ja o tych transmisjach zapomniałem, bo przed sobie wrzesień i trochę wychodziłem z tego dołku, jaki był we mnie że powoli te transmisje przybierały jakby, wiecie, przybierały się w takim stopniu, że były one coraz lepsze i nie były one jakby na takiej niży, jaka była wtedy. Pomimo, że ja nie narzekam jakby na swoje poczucie humoru, ponieważ uważam, że moje poczucie humoru to jest moje poczucie humoru i ten, kto tego nie lubi, to jak najbardziej szanuję, bo każdy ma prawo do swojej opinii. Ja mam taki humor Inni mają inny humor i ja jakoś nie żartuję na każdym kroku. No wiecie z czego, po prostu. Ja mam swoje podejście, ja mam swój humor, inni go rozumieją, inni go nie rozumieją. Wprost myślę, że chyba tego tłumaczyć nie muszę tak dogłębniej. Ponadto jest jedno takie zasadnicze ale, znaczy może nie ale, ale po prostu postaram się to w jakiś sposób sprecyzować. No i jeszcze na tych transmisjach z 2017 roku miałem bardzo brzydką jakość, nie będę tego ukrywał, ale moje poprzednie mikro to był Logitech Camera 720 i to mikro strasznie przesterzyło, bo wiadomo to jest mikrofon z kamerki, z tego co widzicie teraz przed yy, monitorem, o ile to oglądacie sobie na monitorze czy tam czasem w tlenie puściliście. Więc tak, to była Logitech Camera 720 Nie powiem, że nie, ale wtedy to mikro niezmiernie mnie trigerowało z pewnego względu a mianowicie z tego, że no nie będę tego ukrywał, ale strasznie przesterzyłem przez to mikro i to jakby powodowało, że hej ludzie mogli się trigerować też na to dlatego też mało osób co wbijało wtedy do mnie bo ja miałem naprawdę, ja byłem ze wszystkich jakby streamerów z mojego otoczenia, ja byłem na takiej niży wtedy, ja po prostu byłem bardzo nisko i można by powiedzieć, że ja bardzo nisko wstąpałem po niskim lodzie przez tamto mikro i przez akcje, które się niestety działy ponadto żeby nie było i teraz pewnie powiecie, okej okay, pomidor, czyli jed, jedno wstydzisz się za tamte transmisje, za swoje zachowanie, bo twoje żarty i tak dalej i to co było jeszcze tym czynnikiem, że ty żeś te transmisje postanowił uniepubliczyć lub też uprywat. Otóż było parę razy tak, że po zdenerwowaniu się i to żeby nie było, nie jestem człowiekiem od żadnych aferek, ja nie jestem żadnym zaferkowanym, ani nic w tym, nic w ten deseń, po prostu sami wiecie, że lubię sobie potrolować, czy to na kanale, czy nie. Ale, jest jedno ale, właśnie, jest zawsze jedno ale w tym wszystkim. Um, zdarzyło mi się niejednokrotnie na tych transmisjach sobie wypić. Summersbee, dokładnie, winogronowe I zanim powiecie opa, to streamer To powiem tak, jest różnica pomiędzy piciem alkoholu i Nawalaniem się Krzesłami Nie wiem, rzutem przez okno Czy też po prostu, nie wiem, robienia zadym w domu A jest różnica pomiędzy wypiciem jednego, tudzież dwóch i sobie sączenia i rozmawiania sobie z czatem. Dlatego chciałbym, żebyście te dwie rzeczy, że tak powiem, rozróżnili. Żeby nie było, że z miejsca będziecie od razu mnie, że tak powiem, szufladkować za to. Tak, przyznaję się do błędu, ale nie będę tego ukrywał, że w pewnym wypadku chciałem się tak odstresować, bo próbowałem pić cokolwiek, czy to Pepsi, czy to po prostu w jakiś inny sposób się odstresować, ale. W ostateczności w roli ścisłości sięgnąłem sobie po Summers RSB i to mnie trochę spowodowało, że trochę się ogarnąłem i wychillowałem. Co też było czynnikiem na tamtych streamach, gdzie zrobiłem raz streamaniem 11-godzinnego, 12-godzinnego, coś takiego Gdzie najpierw grałem, potem robiłem sobie jakieś rysowanko, potem coś tam, coś tam robiłem, potem coś znowu innego grałem, potem coś jeszcze innego robiłem. A potem po prostu robiłem kalambury, że rysowałem coś i ludzie po prostu na czacie zgadywali, co ja rysowałem. Więc, jako tako, pomysł na stream był jak najbardziej dobry. Ale wstydzę się mimo co tych streamów. Dlatego daj je na nie publicznym, Bo wiecie, wy patrzycie na to z perspektywy, że Wam się to podoba i wszystko Git. Ale popatrzmy też z perspektywy, że nie powiem, że nie, ale kanał małymi krokami się rozwija i idzie ku górze. Co sam zauważyłem po wszystkim, jak patrząc sobie w analityki i tak dalej. Że mój kanał, w sensie, bo tu mowa o moim kanale, a nie mowa o kanale kogoś innego, to jednak, wiecie, dla Was może być to spoko, bo Wy się przyzwyczailiście, wiecie, znacie mnie, że ja, że ja mam taki humor, mam takie podejście i lubię sobie czasami od, od czasu do czasu kogoś tak, wiecie, uszczypnąć na YouTubie i tam kogoś pozaczepiać. W takim po pozytywnym raczej słowa znaczeniu, że tak powiedzmy, porobić pseudodramę i potem się, jakby wiecie, tam trochę powyzywać na Discordzie, tak dla Beki zresztą. Ale jest mi trochę wstyd za to, ponieważ, tak jak mówię, dla was to nie jest problem. Ale pomyślmy teraz o osobach, które wchodzą nowo na mój kanał i widzą na przykład, że no tutaj, pomidor, nie wiem, świeci energią w tych let's Player, Że on, jakby widzicie, pomimo swojego humoru, to jednak e, mówi jasno i przejrzyście, że jak coś mu się nie podoba, to on się z tym nie pierdzieli. On nie musi e, się ugrześniać, tylko po prostu wali po prostu z mostu, a nie prosto, załóżmy, z serca, tylko prosto z mostu wali. Że coś mu się nie podoba, i coś jest załóżmy niefajne. No właśnie. I na przykład komuś coś takiego się może spodobać, a potem sobie nagle zobaczy streamy z 2017 roku i zobaczy tam, że pomidor co drugie słowo K, P, H, coś takiego, bo wszystko po prostu w jego głowie buzowało i wszystko po prostu się tak jakby zmieszało. Po czym e, pomidor był dosyć no, agresywny. I po prostu no, denerwował się na każdym kroku. Bo chce, że chciał, żeby było wszystko dobrze, a ktoś zawsze musiał z drugiej strony, wiecie, tam e, uszczypnąć w jakiś, ale nie taki pozytywny, tylko w negatywny, czy też dobijać gwoździe do mojej trumny. Bo już byłem na załamaniu nerwowym dosłownie po tym wszystkim, co się działo wtedy wokół mojej osoby, wokół mnie. Zresztą to się też dzieje nadal, tylko że. To już jakby zahacza o inną strefę, i ja jakby już mam większość na tych rzeczy wywalone, bo już się tak jakby uodporniłem na to. Potrzebowałem trochę czasu. Sami doskonale wiecie, że e, pomiędzy mną kiedyś a mną teraz jest taka dosyć wielka różnica, i przyznaję się do tego, że jest różnica, aczkolwiek. E, Powiem szczerze, że ja się aż tak mocno nie zmieniłem, jeżeli chodzi o sferę YouTube'ową. I zanim powiecie, że ja kłamię, to powiem tylko tyle, że też musicie brać pod uwagę to, że troszeczkę inną osobę mogę powiedzieć, że znaliście przed moją jakby ten. E, przed tym co widzicie teraz, bo nie wiem czy wiecie, ale ja 3 lata, czyli do 2017 roku ja walczyłem z nieśmiałością na YouTubie i praktycznie przez 3 lata w pewien sposób próbowałem się, nie wiem, jakoś. Uodpornić, nie wiem, w jakiś sposób otworzyć na widzów, i po trzech latach, dokładnie w sierpniu albo w lipcu, właśnie przez te głównie przez te też streamy, które poleciały na niepublicznym, otworzyłem się na widownię i to spowodowało między innymi, że jestem tu, gdzie jestem teraz. Bo gdyby nie to, to ja dalej pewnie bym robił to, co robiłem wcześniej, a uwierzcie mi, że to, co robiłem wcześniej, już mnie nudziło i chciałem. Troszeczkę bardziej się otworzyć na widzów. Chciałem troszeczkę wejść z nimi w integrację, stąd też są widzowie na muszce w moich let's playach. I stąd też po prostu sobie czasami od czasu do czasu porobię sobie bekę w jakichś tam let's playach. Więc reasumując, to jest między innymi powód dlaczego streamy poleciał na niepubliczny. I dlaczego one nie wrócą to już krótko podsumuję dlaczego. Dlaczego żadne streamy nie są na publicznym? Po pierwsze, nie tylko dlatego, że jestem teraz na innym kanale, bo streamuję na Team Pomidor. A na Team Pomidor też nie wszystkie transmisje lecą na publiczny, ponieważ jak już zacząłem na przykład Jacka i Daxtera i dawałem go na niepublicznym na głównym kanale, to po co mam dawać Jacka dwójkę na publicznym na Team Pomidor? To nie ma w ogóle żadnego sensu Ponadto hmm, Powiem wam szczerze, tak całkiem szczerze Że nie daje, dlaczego nie daje zapisów z transmisji, ponieważ tak są jako tako zapisy, wystarczy, że wejdziecie w playlistę na moim kanale zapisy ze streamów 2k18 i tam są wszystkie od mojego powrotu, czyli od kwietnia bodajże do momentu, gdy bala nie dostałem są streamy, normalnie więc możecie sobie tam zobaczyć pełne zapisy, bo z jednej strony wątpię, że komukolwiek chciałby się oglądać zapis z 12-godzinnego streama, czy też 11, tak więc też z drugiej strony nie daję tego na, nie, da, nie daję tego na publiczny, bo nikt, nikt nie chciałby tego oglądać. Poza tym, moim skromnym zdaniem, na takim etapie, jakim jestem teraz, mogę tylko co jedynie stwierdzić, że troszeczkę zapisy ze streamów zaśmiecają kanał. A jednak zależy mi trochę na tym, żeby filmy, które aktualnie wrzucam, były. Oglądane, a nie na przykład, że wrzucę zapis z jakiegoś streama i nagle się okaże, że o! To już resztę pomijamy, bo mnie ciekawi co było na streamie niż to, co pomidor chce przekazać. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że Wam się spodobało, że sobie coś tam w tle posłuchaliście. Jeżeli chcecie, zapraszam do otwartej dyskusji w komentarzach. Na razie, trzymajcie się, cześć.